Jesteście pewni, że to tutaj? Jesteście pewni, że to tutaj mieszka ten cwaniaczek? Tak, zgadza się, szefie. Ha, śledziliśmy go. Widzieliśmy, jak tutaj wbiega jego córka. To na pewno jego mieszkanie. Prawdopodobnie powinien być teraz w domu sam, ale nie jesteśmy pewni, bo zniknął nam gdzieś w parku. Ale to on. To przez niego mamy te problemy. O, no dobrze, w takim razie sprawdźmy, czy on jest w domu. Otwieraj, otwieraj drzwi, dalej, w tej chwili. O rany, a co to za krzyki? Ktoś nie używa dzwonka do drzwi. Już idę, idę, otwieram. A co to za głos dziecięcy? To chyba nie jest on. Dzień dobry, dzień dobry. O rany, a kim są panowie? Czego panowie chcą tutaj? To chyba jakaś pomyłka. O, cześć mała. Cześć, jesteśmy kolegami twojego taty. Wejdziemy tylko na chwilę. Tatuś wie, że mamy przyjść. Ale taty nie ma. Tata wyszedł i nic nie mówił, że ktoś ma do niego przyjść. Niech panowie stąd wyjdą i przyjdą, kiedy tatuś wróci. Ej, mała cwaniaro. Spokojnie, spokojnie, niczego się nie bój. Tatuś wie, tatuś to nasz przyjaciel. Nie wydaje mi się. Szybko stąd idźcie. Bo jak nie, to zaraz zadzwonię na policję. Powiem, że wtargnęliście do mojego domu. Nie, nie, mała, spokojnie, spokojnie. Pozdrów tatusia od kolegów. Będzie wiedział, o czym mówię. Dobrze, powiem tak, powiem. O rany, co za straszni ludzie. A niech to, nie było go. Co oni tam mówią za drzwiami? Podsłucham. Niestety, szefie, nie ma go. Ale prawdopodobnie nasze pieniądze są u niego w domu, ponieważ nasze konta zostały wyczyszczone. A to cwaniaczek, chce wszystko przygarnąć dla siebie. Haha, na to nie pozwolimy. Co, o czym oni mówią? Mój tatuś należy do ich bandy? Mój tatuś jest przestępcą? Jak to? Niemożliwe. Mój tata przestępcą, bandytą? Z takimi ludźmi się zadaje niemożliwe. Ale o czym oni mówili? Pieniądze u nas w domu to niemożliwe. No dobra, bez problemu. Nie będziemy straszyć małej. Póki co. Póki nie odzyskamy naszych pieniędzy. Wrócimy tutaj niedługo. O, zobaczymy. Zobaczymy, co wtedy powie, gdy dorwiemy jego rodzinę. Czy odda nam nasze pieniądze? Ale jakie pieniądze? W szafie niczego nie ma. W łóżku, pod łóżkiem, pod kołdrą też niczego nie ma. A co to? Jakaś dziwna walizka. Wcześniej jej tutaj nie było. O co chodzi? Co? Jejku! Ile pieniędzy! To muszą być pieniądze, o których mówili ci bandyci. Skąd tatuś ma tyle pieniędzy? Czy tatuś też jest bandytą? Nie. Nie, to niemożliwe. Mój tatuś jest taki dobry i miły. Nie. To nie może być prawda. Szef kazał nam się rozejrzeć trochę na mieście. Ale ile można chodzić? Nigdzie go nie ma. A to cwaniaczek. Trzeba było od razu porwać tę jego córkę i zażądać okupu, to by nam oddał wszystkie pieniądze. Masz rację. Szef uspękał. Ja to już bym dawno to zrobił. Musimy go namówić, bo nigdy nie odzyskamy naszych pieniędzy. Możemy chodzić po mieście i chodzić. Od parku do parku, od miejsca do miejsca. Nigdzie go nie znajdziemy. Cwaniaczek na pewno gdzieś się schował. I zostawił swoją rodzinę. Halo? Halo, tak. Prawie go mieliśmy. No niestety nie było go w domu. Pieniądze przepadły. Musiał je wypłacić z naszego konta i zabrać. Miejmy tylko nadzieję, że jeszcze nie poszedł na policję. Wtedy już w ogóle mu nie daruję. Tak, córka była w domu. Co? Mamy ją porwać? Zmiana planów, panowie. Porywamy córkę. Jej ojca nigdy nie dostaniemy. Cwaniaczek pewnie się gdzieś chowa. Ach, ale jeszcze go dopadniemy. Jeszcze nam odda wszystkie pieniądze. Porywamy córkę. I to w tej chwili. Ding dong, ding dong, ding dong. O, dzwonek do drzwi. To na pewno tatuś albo mamusia. I wszystko mi zaraz wyjaśnią. O, ale super. Tato, już otwieram. To musi być on. W końcu właśnie teraz skończył pracę. Tato, dobrze, że jesteś. Tato? Tato, gdzie jesteś? Hops, a to niespodzianka. Do domu my. Koledzy twojego tatusia. Nie jesteście żadnymi jego kolegami. Jesteście zwykłymi oszustami. A może tak? A może nie? A może tatuś ma coś, co do nas należy? A może twój tatuś to jest jeden z nas? Nie, mój tata nie jest przestępcą. On jest dobry. Dobry, pracuje w banku. Ludzie go lubią. Zajmuje się innymi. To nieprawda.
No właśnie, i w tym problem. Pracuję w banku, a z naszego konta magicznie zniknęły pieniądze. Więc chodź, mała, idziesz z nami, tylko się nie wyrywaj. Jakie z nami? Jakie z nami? Zostawcie mnie! Idziesz z nami. Dzięki tobie odzyskamy nasze pieniądze. Gęba na kłódkę, nie odzywaj się. Nie masz krzyczeć ani piszczeć, bo w przeciwnym wypadku źle z tobą będzie. Dobrze, już nic nie mówię, tylko błagam, zostawcie mnie. Zostawimy cię, jak tatuś nam odda pieniądze. Jak tatuś odda nam to, co należy do nas i to szybko. Co tak długo? Gdzie wyście byli? Ile można na was czekać? O, jest ta mała. Nie rycz, głupia, cicho bądź. Tatuś na pewno twój superbohater zaraz cię uratuje. Zostawcie mnie, czego wy ode mnie chcecie? Czego? Od ciebie nic, ale od twojego taty tak. Pieniądze. O, teraz stał się bohaterem? Ach, ja go dopadnę. To skończy marnie. Zostawcie mojego tatę, zostawcie! Cicho bądź, mała, siadaj tutaj do kąta i się więcej już nie odzywaj. Bo zaczynasz mnie wściekać. O, sorry, telefon od szefa. Muszę go odebrać. To ja już nic nie rozumiem. Czy mój tatuś jest przestępcą? Czy on porwał pieniądze? Zabrał pieniądze przestępcom? Czy on też porywa inne dzieci? O co tutaj chodzi? Kim właściwie jest mój tata? Błagam pomocy, pomóżcie mi. Tak, została porwana. Teraz musimy się skontaktować tylko z jej tatusiem. Cwaniaczek niech odda nasze pieniądze. Szefie, dostaliśmy cynk. Pojawił się na mieście. Chyba wraca do domu. I co mamy zrobić? Mamy też go tutaj przyprowadzić? Nie, teraz niech się zorientuje, że córeczka została porwana. I że teraz musi nam oddać już nasze pieniądze. Nasze pieniądze, które mamy z tego zrabowanego banku. Ale cichosza, to już jest nieważne. No tak, nasze pieniądze. Niech nam odda. Ile można już czekać? O, jak to dobrze wrócić do domu. Jestem wykończony po całym dniu pracy. Masz rację, ja dzisiaj miałam mnóstwo spraw do załatwienia. Kasiu, już jesteśmy w domu. Kasiu? Dlaczego drzwi od domu są otwarte? Kasiu, jesteś tam w środku? Dziwne, nigdzie nie ma Kasi. Kasiu, dlaczego drzwi są otwarte? O rany, kochanie, spójrz na to. Twoja teczka z pieniędzmi otwarta. O co chodzi? O nie, wszędzie porozrzucane jakieś dokumenty. A ta koperta? O nie, kochanie, oni tu byli. Ci przestępcy. Oni porwali Kasię. Ale jak to się stało? Skąd oni wiedzą, gdzie ja mieszkam? Przecież sprawa jest zgłoszona na policję. Mieli przyjść po te pieniądze. No, to nie tak miało być. A mówiłam, a prosiłam. Nie zadzieraj z mafią. Nie bądź superbohaterem w naszym mieście. Zostaw sprawę policji. A ty musiałeś się w to mieszać. Teraz przez ciebie nasze dziecko jest w niebezpieczeństwie. Ale ja musiałem zabrać te pieniądze. Wiedziałem, że to są pieniądze kradzione. Musiałem je zabrać. Trzeba je oddać tym, którym ich skradziono. Ale jakim kosztem? Nasze dziecko porwali. Biegniemy szybko na policję. A te pieniądze? W tej chwili musimy je oddać policji. Halo, pomocy, policja. Błagamy o pomoc. Nasze dziecko zostało porwane. Błagamy. Cisza, już przyjmuję zamówienia. Co to za pieniądze? Czy to są pieniądze na okup dla waszej córki? Nie, to są pieniądze, które zabrałem z banku, z konta przestępców. Miałem je oddać na policję. Teraz ci przestępcy porwali moje dziecko. Ach, to jest bardzo ważna sprawa, bardzo głośna. Aktualnie próbujemy złapać tych przestępców. To róbcie to szybciej. Zabierajcie te pieniądze, które należą do nich. Dajcie nam spokój i nasza córka. Chcemy, aby ona wróciła do domu. I to jak najszybciej. Została porwana. Tak, tu jest wszystko napisane. Biedna Kasia jest porwana. Oni żądają zwrotu pieniędzy. Tylko i wyłącznie wtedy wypuszczą moje dziecko. Halo, wszystkie siły. Wszyscy w mieście, wszyscy policjanci. Powtarzam, potrzebujemy wsparcia. Mała dziewczynka porwana. Wzrost około 1,20 m. Ciemne włosy, dwie kitki. Ubrana w jasno-żółtą koszulę. Powtarzam, porwana dla okupu. Musi gdzieś być w mieście. Daleko nie mogli wyjechać. A dodatkowo porwali ją najgorsi przestępcy od lat. Błagam, Kasiu, znajdź się. Błagam, Kasiu, zrobię wszystko. Zrobię po prostu wszystko. Tak, teraz najważniejsze jest, abyście państwo odebrali telefon. Na pewno porywacze będą dzwonić i zgłoszą się po te kradzione pieniądze.
Będziemy robić tak, że niby je oddacie, a wówczas policja ich złapie i ponownie odzyska pieniądze. Mnie nie interesują pieniądze. Mnie interesuje tylko moja córka. Hej, mała, co ty taka smutna? Co jest grane? Siedzę już tutaj kilka dni. Jest mi zimno, jestem głodna. Moje ciuchy są brudne i podarte. Chcę już wracać do domu. Spokojnie, spokojnie, tatuś szykuje kasę. Tak mi się wydaje. Musimy cię tu przetrzymać kilka dni, żeby bardziej za tobą zatęsknił. Wówczas szybciej nam odda pieniądze. Módl się tylko, żeby nie wplątał w to policji, bo wówczas źle z tobą będzie. Źle skończysz. Ej, stary, nie strasz jej tak, bo jeszcze Bidulka nam tu zemdleje albo posika się ze strachu. Ja będę dzielna. Ja chcę wrócić do domu. Ja chcę wyjaśnić tę sprawę. Czy mój tatuś też jest przestępcą? Kto mi powie teraz prawdę? Cicho bądźcie, cicho. Dzwonię do niego. Tak, mamy twoją córkę. Jeszcze ją mamy. Śpiesz się, bo chcemy pieniądze. Cicho, ja mówię. Pieniądze dzisiaj w parku. Masz je przekazać, bo inaczej nigdy już nie zobaczysz swojej córki. I to szybko, nie ma czasu. Dzisiaj w parku dajesz nam pieniądze, a my oddajemy ci córkę. I pamiętaj, żadnej policji, żadnych głupich akcji. Ty, pieniądze, a my oddajemy ci córkę. Miałem być tutaj w parku. Tutaj miało być przekazanie pieniędzy, a ty, policjanci, uciekaj, bo jak cię zobaczą, to... Zabiję moją córkę. Nie będę już jej nigdy mógł w stanie zobaczyć. Spokojnie. Razem z moim kolegą policjantem schowamy się tutaj do baru. Nikt nas nie zauważy. Gdy zostaną przekazane pieniądze, gdy córka będzie cała i zdrowa, wówczas my wkroczymy do akcji. Proszę państwa o opuszczenie baru. Tutaj jest bardzo ważna policyjna akcja. W tej chwili proszę opuścić bar. O rany, my dopiero zaczęliśmy jeść. Co to za dziwna akcja? W tej chwili proszę stąd wyjść. O, proszę bardzo. Nasz przyjaciel z banku. Ten, który wypłacił nielegalnie pieniądze. Cicho bądźcie, bierzcie te pieniądze i oddajcie moją córkę w tej chwili. Niezły z ciebie gagatek. A może chcesz dołączyć do naszej bandy? Nigdy w życiu. Jestem uczciwy. Te pieniądze nie należą do was. Wypłaciłem je i miałem przekazać policję. Pieniądze schowane głęboko w kieszeni i nie masz już do nich dostępu. To naraz, padam. Szefie, szefie, pieniądze są nasze wspólne. Co jest grane? Tak, tak, jasne, jasne. Mała czeka tam na ciebie, nad wodą. Śpiesz się. Gdzie jest Kasia? Tato, tato, jestem tutaj. Tato. Och, Kasiu, jesteś cała i zdrowa. Chodź, cię przytulę bardzo mocno i dam ci coś do jedzenia. Teraz my wkraczamy do akcji. Stać, stać, policja. Stać, stać, ręce do góry, jesteście zatrzymani. No nie, nie miało być żadnej policji. Nie chcę trafić do więzienia. A bierzcie ich, ja stąd uciekam. Stać, stać. Nie no, jeden uciekł. Nie możemy za nim biec. Stójcie, jesteście zatrzymani. A niech to, szef nas wystawił. My trafimy do więzienia, a on uciekł z pieniędzmi. O, tak to jest. Trzeba było mu nie ufać. Przecież to najgorszy bandyta w całym mieście. A wy trafiacie do więzienia. Szybko, w tej chwili. Czy jest pani cała i zdrowa? Czy nic pani nie jest? Tak, w porządku. Jestem trochę poobijana, ale chyba jest okej. Tylko chcę wiedzieć, czy mój tata jest przestępcą, tak jak oni? Nie, twój tatuś jest dobrym obywatelem. To on pomógł złapać tych przestępców. Od jakiegoś czasu z nami współpracuje. Jednak niestety przestępcy dowiedzieli się o tobie i o pieniądzach. No i niestety zostałaś uwikłana w tę historię. A wy? Na szczęście na sam koniec trafiacie do więzienia. O, proszę bardzo, do celi obok do waszego kolegi. Zamykamy na kłódkę i posiedzicie tutaj. Gwarantuję. Sam to dopilnuję, żebyście posiedzieli kilka lat. Mamo, mamo, też tu jesteś? Oczywiście, Kasiu. Całej akcji przyglądałam się z daleka. Policja nie pozwoliła mi się do ciebie zbliżyć. Na całe szczęście bandyci chyba trafili do więzienia. Jesteśmy już bezpieczni. A ty, Kasiu, chodź, wracaj do domu. Musisz się umyć, przebrać i najeść. Na szczęście cała historia skończyła się dobrze. Ups, nie tak dobrze. Przecież jeden z nich jest cały czas na wolności. I to on mi najbardziej zagraża. O, nikogo nie ma. Świetnie, cała akcja zakończona. Nigdy mnie nie znajdą. Teraz zniknę, ale pewnego dnia wrócę i się zemszczę. Te pieniądze mi nie wystarczą. Potrzebuję zemsty. Och, przez niego moi przyjaciele są w więzieniu. Jeszcze się zemszczę, a ta mała jeszcze skończy źle.